Siemanko, jest środa, 12.08, Leeds, West Yorkshire. Leżę sobie na sofie, oglądam Big Bang Theory z moim synem, ktoś puka do drzwi, dostaje paczkę, a w paczce jest Dragonflight. Co tu dużo wijać w bawełnę? Mega zaskoczenie, kurwa, nigdy w życiu, odkąd zamawiam kolekcjonerki, nie dostałem kolekcjonerki na 26 dni przed premierą. Nie wiem, jak to jest możliwe. Zamówiłem to chyba z... Nawet nie pamiętam, skąd zamówiłem. Chyba ze sklepu Blizzarda, zaraz po ogłoszeniu kolekcjonerki. I pierwszy raz w życiu stało się właśnie coś takiego, że dostałem to na kilka tygodni przed premierą. Do tego jeszcze się bardzo fajnie złożyło, że za oknem jest pochmurno, deszczowo i sennie. I mój 2-letni synek właśnie sobie usnął. Ja mam możliwość szybkiego nagrania filmu i wam pokazania malutkiego, szybciutkiego unboxingu Dragonflight. Trochę się dzisiaj bałem wam pokazać przed kamerą, bo ogoliłem moją śmieszną brudkę. Biorę udział w charity. Zbieramy te pieniążki na tak zwany Movember, czyli golisz sobie buzię, zapuszczasz jakieś śmieszne wąsy, by bring awareness about men's health issues, mental health, raka prostaty itd. itd. Stąd właśnie wyglądam trochę jak Joe Dalton. Nieważne, ważne jest to, że mam Dragonflight i że mam jakąś może godzinkę, zanim się mój syn obudzi, żeby otworzyć i sprawdzić, a chciałem to zrobić jak najszybciej, bo chciałbym wpisać kod i zobaczyć, co się stanie. Wszyscy ogólnie wiemy, co będzie w kolekcjonerce, niemniej jednak nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć, jakiej to będzie jakości. Jest tam karta z abonamentem, której nie użyję, bo ja płacę abonament regularnie, więc abonamencik na retaila mogę wylosować komuś z jakimś dobrym pomysłem czy coś takiego. Ja go nie używam. Tak samo mam abonament z BFA, mam abonament z Shadowlands nieużyty, także może zrobię jakieś losowanko. Otwieramy. Tak jak myślałem, jak w filmiku poprzednim o Dragonflight, myślałem, jest pudełko fajnie wykonane, bo jest żłobione, więc widać różne poziomy właśnie wykonania i graweru. Używamy mieczyka i otwieramy. Nie pamiętam, musiałbym wyciągnąć inną kolekcjonerkę, czy Battle for Azeroth albo Shadowlands było tak samo zrobione. Tutaj widać, że jest zrobiona w czekajcie, w formie książki, taki jakby. Z tyłu oczywiście mamy przyklejoną karteczkę z tym, o, trzeba to zrobić delikatnie. Ono zrobi to później. Z tym, co jest w środku, więc cyfrowe edycje, level boost, Skywalker Hearthstone Effect, cała reszta innych rzeczy, o których już pewnie wiecie. Mnie najbardziej interesuje podkładka pod mysz, mam nadzieję, jest i artbook, jak zawsze. Więc otwieramy. O! Czyli podobnie jak poprzednie wersje. Otwieramy. Ładnie zrobione. Pudełko jest tak samo, się fajnie świeci jak właśnie w Shadowlandsach. Może mniej kolorów, ale wygląda dostojnie. Fajne rzeźbienia. Co jak co, ale trzeba Blizzardowi przyznać, że wykonanie pudełek jest świetne. Ok, otwieramy. I pierwsze wita nas artbook. Artbook też jest fajnie zrobiony, tak jak kroniki, ma żłobienia, więc naprawdę to dodaje o wiele lepszej jakości. Świetnie to wygląda. Z drugiej strony wygląda to tak. Ściągamy folię. Jeśli ktokolwiek z was oglądał moje filmiki o książkach, to wie, jaki jestem uzależniony od artbooków i od książek. I jak kocham sobie powąchać farmę. O, świeża. Artbookiem. Proszę bardzo, nie wiem, okej. Wiele rzeczy można Blizzardowi zarzucić, ale rzeczywiście wydawanie ich kolekcjonerek i to, co dają w kolekcjonerkach, to jest inna kwestia, którą już poruszałem wcześniej.
ale to jak jest wykonane grafiki, ich cinematiki i arty, to jest coś po prostu przepięknego. Zobaczmy sobie tak na szybkiego. Fajnie, bo są wszystkie postacie jakby przedstawiane. Jest dużo mega fajnych rysunków. Ale do, nie wiem naprawdę, co takiego się stało, że udało mi się dostać to dzisiaj, na 26 dni przed premierą gry. Szkoda, że nie można już dzisiaj zagrać i szkoda, że dzisiaj nie mogę zobaczyć tego kontentu. Jeszcze mnie czeka jazda do pracy na 4 godziny. Na szczęście tylko na 4 godziny. Więc to jest artbook, bardzo ładnie wykonany, ale taki poniszczony, fajnie to zrobione jest. Wygląda to na taki ala, nie będziecie tego widzieć na filmiku, bo kamera słabej jakości, ale są takie jakby poniszczenia tu porobione i wygląda jakby był taki już dość stary. Świetna sprawa. Strasznie się hype'am na ten dodatek. Mam nadzieję, że odkupią swoje winy z poprzednimi dodatkami. Podkładka jest o wiele lepsza niż poprzedniejsze. Silikonowa. Świetny rysuneczek. Nie oglądałem zbyt dużo materiałów o Dragonflight. Specjalnie tego nie robiłem, tak jak niektórzy youtuberzy z tego co widziałem. Po to właśnie, żeby sobie nie niszczyć tej przyjemności. Nie aplikowałem żadne alfy, bety. W przeszłości próbowałem bety robić. Robiłem bety w przeszłości. Ale tym razem chciałem sobie zrobić jak najbardziej dziewicze doznanie grając Dragonflight. Nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że uda mi się wziąć urlop na 28, żeby mógł wystartować ze wszystkimi. Oczywiście będą kolejki na serwery, to trzeba się nastawić, ale może się uda. W każdym razie jedyne co wiem, to co wszyscy, że będą smoki i tyle. Zobaczymy. Mam naprawdę bardzo duże oczekiwania. Może nie wiem, czy bardzo duże, ale mam dużą nadzieję, że ten dodatek naprawi, jak chociaż w jakimś stopniu renomę Blizzarda i odkupi u graczy grzechy. Piny są fajnie wydane, bo są duże, o wiele lepsze moim zdaniem niż te piny z poprzednich edycji. Smoki są jakby wygrawerowane, ale zalane są jeszcze, powiedzmy, uwięzione są w szkle. Nie wiem czy widzicie, ale naprawdę to świetnie wygląda. I gdybym nosił piny, to rzeczywiście może z tych pinów gdzieś by sobie założył. Lepiej wyglądają niż przedawansowe. Tak mi się przynajmniej wydaje w mojej prywatnej opinii. No i te smoki są świetnie zrobione, kurde no. Nie wiem, czy moja kamera wam to pokaże. Spróbuję jakoś delikatnie obrócić, żebyście mogli zobaczyć. Ten grawer twarzy smoka jest w środku i zalany właśnie z szkłem. To dodaje takiego bardzo fajnego efektu. Wygląda to naprawdę solidnie, porządnie. I naprawdę chcę się to gdzieś założyć. Ja pinów nie noszę, więc może też wylosuję kiedyś te piny gdzieś komuś. No i to jest właśnie ta smutna rzeczywistość tych obecnych kolekcjonerek. To jest wszystko, co mamy w pudełku już, nie? Czyli jest książka, podkładka, no i piny. Piny. I to jest wszystko, tak naprawdę to jest kopertka, jak w ostatnich przypadkach. I w kopertce oczywiście jest kod do epickiej edycji i Quick Star Guide. Co jest smutne, to na przykład, że nie ma teraz muzyki. Nie wiem, może jest muzyka, jest wpuszczona za darmo na profilu Warcraftowym. Ale w poprzednich chyba edycjach była muzyka na kartce, mogę sobie wpisać kod do soundtracka, tutaj nie ma. Chyba, że jest w edycji kolekcjonerskiej, o czym nie pamiętam, więc muszę sprawdzić. Zawartość pudełka jest rozczarowująca, o czym wspominałem wcześniej, bo te wszystkie wersje cyfrowe, o których mówią, to są wersje tak naprawdę nic nie kosztujące moim zdaniem. Łatwo je zrobić, dorzucić do gry. Ja o wiele bardziej zawsze cieszyłem się na content fizyczny, czyli właśnie artbooki, pady, muzyka z gier, były też dodane jakieś karty. Dzisiaj jest tego mniej. Jest to trochę rozczarowujące, no ale co zrobić? Czy będziemy marudzić na ten temat, czy nie będziemy marudzić?
Wydaje mi się, że to odniesie dość mały skutek. Za chwilę się zaloguję, piszę sobie mój kodzik i zobaczymy. Co mamy? Time Walker Hearthstone Effect, a Dragonflight Level Boost Character, dwa pety, diadem, mounta mamy i 30 dni abonamentu. Tylko teraz gdzie jest kod do tego abonamentu, bo go tutaj nie widzę. Myślałem, że będę mógł wylosować na swojej kartce, ale nie ma. To jest wszystko. Sześciuteńko. Szkoda, aczkolwiek mamy to, co mamy. Dziwne. Dziwne, naprawdę jestem rozczarowany, że nie ma soundtracka w MP3-kach, że abonament nie jest na kartce osobno. Mam nadzieję, że mi się nie odpali jakoś w grze, bo ja po prostu nie używam tego. Nigdy nie odpalałem tych karteczek. No nic, to było to na tyle. Człowiek jest zhypowany, więc kończę wideo, żeby je szybko jeszcze obrobić i wam wrzucić, pokazać. I zanim jeszcze Wilson się obudzi. I tyle, czekamy na Dragonfly. Pierwsze rzeczy, które zacząłem po zalogowaniu się do gry. Drzewko talentów i to, jak delikatnie, kosmetycznie poprawiono UI. Są rzeczami, które mi się spodobały. I jakby podtrzymują moją nadzieję, że Dragonflight przyniesie nam jakieś dobre doświadczenia w końcu z grą i poprawi ten smak, ten niesmak, który nam zostawiło Shadowlands. Całkiem możliwe, że zrobię jakiś giveaway z tymi pinami. Zbliżam się już do 1000 subskryberów powoli, ale jednak. Więc jak uderzę w 1000, to zrobię kilka losowań, kilku rzeczy dla tych, którzy mnie followują. To tyle, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Nie zapomnijcie zostawić jakiegoś suba, lajka, komentarz. I co? Widzimy się w grze. Live long and prosper.